Dobry wieczór. Cześć. Witajcie, witajcie, kochani, bardzo serdecznie znowu na dwóch antenach. Antenie Rebel 24 i Czujny. Redaktor naczelna Rebel 24 Jowita Kowszyn-Sumara. Redaktor naczelny Czujny.pl Marek Majcher oraz redaktor Rebel 24 Andrzej. Kochani, szybko tytułem wprowadzenia do tematu, który Wam jest doskonale znany. Jak wiecie, jesteśmy w ciągłej trybie interwencji dziennikarskiej w sprawie profanacji flagi biało-czerwonej. Szybko przypomnijmy dla wszystkich, którzy się nie zapali na ani jeden odcinek tego serialu, już można by rzec. Mianowicie polscy patrioci, wolni ludzie, mieszkańcy Bielska Białej i Podbeskidzia postanowili wyeksponować flagę białą-czerwoną w związku z aferą rabatkową. Mianowicie w barwach dwóch państw zasadzono rabatki w centrum Bielska Białej. Okazuje się być, że barwy gości są na miejscu gospodarzy i odwrotnie, miejsce gospodarzy, czyli nas Polaków, flagi biało-czerwonej, jest na miejscu gości. A wcześniej tego w ogóle nie było, ale to już tytułem wstępniaka, ponieważ myślę, że większość osób doskonale wie, w czym jest rzecz. Na dowód tego, że nie było tu żadnych złych intencji, złych zamiarów, przy kolejnej próbie, ponieważ były już trzykrotne nocne walki o tą flagę, były zdzierania tej flagi, myślę, że też dzisiaj o tym sobie powiemy. Była ekspozycja flagi, było załączone, jak powinny te flagi być eksponowane zgodnie z protokołem flagowym, czyli też były pokazane intencje, jakie przyświecały tutaj Polakom, którzy chcieli w dobitny sposób podkreślić, że gospodarzami w Polsce są Polacy. Więc kochani, wiecie, jak ten serial trwa, wiecie, że były różne próby zdarcia tego. No ostatnio już niebywały skandal, mianowicie tu nasz kolega Andrzej, dziennikarz Rebel 24, w naszej ostatniej transmisji widzieliście to doskonale, został wezwany w charakterze podejrzanego, kochani. Człowiek, który nagrywał sytuację, którą relacjonował, aczkolwiek nie odcina się absolutnie od ludzi, których znasz, którzy to też eksponowali, został wezwany jako podejrzany w tej sprawie. To był niebywały skandal i na pewno mamy dwie dzisiaj ważne informacje. Jedna informacja będzie dotycząca tego wezwania, druga informacja to będzie informacja od sprawców, a dokładnie przedstawicielki sprawców jednej próby zerwania prowodyrki. Tak, flagi biało-czerwonej, kochani. I to, o czym już zapowiadałem w zapowiedzi tej transmisji, faktycznie sprawa jest międzynarodowa, zważywszy na barwy rabatek, ale dochodzi jeszcze, kochani, jeden element międzynarodowy, mianowicie pojawia się wątek czeski. Więc kochani, żeby Wam już dłużej nie przedłużać tego wstępniaka, wiemy, czego sprawa dotyczy, zajmijmy się w ramach tej interwencji dziennikarskiej, to znaczy myśmy się już zajęli i mamy teraz efekty dla Was, zajmijmy się tym wątkiem czeskim, który jest powiązany Andrzej, z Twoim wezwaniem w ramach podejrzanego. Ja proponuję, że byśmy puścili nagranie, kochani. Andrzej oczywiście w ramach tego wezwania oraz w ramach tego, że jest redaktorem Rebel 24, która to redakcja razem z redakcją Czujny.pl jest w ramach interwencji dziennikarskiej w sprawie tego skandalu. Niebywałego skandalu, dokładnie. Więc kochani, Andrzej, no skontaktowałeś się z panem policjantem, gdzie dowiedzieliśmy się, że jest wątek czeski i dowiedzieliśmy się, co dalej tą sprawą. Chciałam zaznaczyć, że puścimy wam tylko urywki, coś specjalnie dla was, urywki wam puścimy, rozmowy właśnie Andrzeja z policjantem, który prowadzi jego sprawę, który się podpisał pod wezwaniem, które wysłał Andrzejowi, i Andrzej zadzwonił zmienić po prostu termin, powiedział, że to jest skandal, że jest wezwany jako dziennikarz, a zmienić termin, ponieważ Andrzej ma obrońcę, jak wiecie, ma obrońcę i w związku z tym, że obrońca nie miał czasu w tym terminie się wstawić z nim, dlatego ten telefon się odbył. Kochani, słuchajcie, co usłyszycie na własne uszy. Nie kryliśmy oburzenia, że jest to właśnie forma nielegalnej represji wobec niezależnych dziennikarzy. Natomiast, no to właśnie już może posłuchajmy od pana policjanta. Pierwsze nagranie, 350. Od pana policjanta bezpośrednio. Co dalej ze sprawą? No wie pan co, ja dostałem wezwanie i to jest po prostu skandal na całą Polskę, to już poszło.
że redaktor, dziennikarz, który relacjonował wydarzenie, dostał wezwanie jako podejrzany. To już naprawdę poszło, no trudno, wasza pomyłka, ale naprawdę poszło to już w całą Polskę. No to już jest czeski błąd, to już jest kwestia tego wyznaczenia dobrej formułki. Kochani, wyjaśniła się sprawa, kochani, wątku czeskiego. Jeszcze drugi ale posłuchajmy jeszcze drugiego nagrania. Tak, chyba znajdę. Od 2.30 do 3.20, od 2.30 do 3.20. A więc przybliżymy te telefony, żebyście wy dobrze słyszeli. Tak więc już się dowiedzieliśmy o czeskim błędzie. W momencie, kiedy Andrzej zadzwoni, powiedział, że to jest skandal, że jako dziennikarz jest wezwany, poinformował, że ma obrońcę. Niech może pan zainteresowany funkcjonariusz dopowie, bo ogłosił Przemi Wobec. Coś posłuchajmy. Posłuchajmy, co jest ogłoszone Przemi Wobec. No rozumiem, no z tym, że no naprawdę, no coś mi się nie chce wierzyć, że to rzeczywiście taki czeski błąd, żeby jednak do dziennikarza przysłał zawiadomienie jako podejrzany, no. To jest kwestia zaznaczenia tego słowa podejrzany i skreślenia go. Ale i to jest chyba jednak bardzo najważniejsze w tej kwestii zawiadomienia, jeżeli osoba dostaje najważniejsze wezwanie. Najważniejsze jest to, co do pana mówię, że jest nastąpił czeski błąd i to, pan mówił wcześniej, że się to nagrywało, oto ma pan to nagrane, że ja się pomyliłem i panu oświadczam w ten i wobec, że jest to czeski błąd i pan jest wzywany w charakterze świadka. Dobrze. Zresztą u mnie też to wszystko się nagrywa, także to... Ja rozumiem, no, dlaczego miał pan to wszystko. Słuchajcie, się nagrało, ale, kochani. Ale to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ nawet były wielokrotne przeprosiny za ten czeski błąd. No, tak więc Andrzej zadzwonił, poinformował, że to jest skandal, że jako dziennikarz jest wezwany w charakterze podejrzanego, gdzie to on troszczył się później z innymi patriotami o los flagi. I poinformował, że ma obrońcę do tej sprawy, no i dowiedział się, że jest wezwany w charakterze świadka, co nie zmienia faktu, że i tak idzie na sprawę z adwokatem, ponieważ jak wiemy, nie ufamy zbytnio w takich sytuacjach, bardzo szybko rola świadka może się zamienić w inną rolę, tak więc bardzo tutaj szybko może to się zmienić, tak więc ma opiekę prawnika, ma obrońcę i to jest dla nas najistotniejsze, tak więc też dziękujemy Was za wsparcie na tego obrońcę. Dziękujemy, właśnie tyle, ile wpłynęło, tyle było potrzebne. O jeszcze, bo faktycznie ta sprawa się nie kończy. Jak słyszycie, oficjalna wersja systemu w osobie pana funkcjonariusza, ta oficjalna wersja zwala na to, że Andrzej, dziennikarz, redaktor Andrzej dostał informację, że jest podejrzanym w tej sprawie. Zostało określone czeskim błędem. Nie dzwoniliśmy do żadnej ambasady czeskiej, żeby potwierdzić lub zdementować tą informację. Natomiast, kochani, ten błąd pochodzi gdzieś z Czech. Został nazwany czeskim błędem. Nie wiem, dlaczego Czesi mieliby coś ingerować w tej sprawie, żebyś był podejrzanym zamiast świadkiem. Natomiast tutaj faktycznie to, co redaktor Jowita już zdążyła wam, kochani, powiedzieć, to bardzo, ja nawet z autopsji znam sytuację, ponieważ tutaj trzeba dopowiedzieć, jak ktoś jest wezwany w charakterze świadka, musi i ma obowiązek mówić oczywiście prawdę, nie może zatajać swojej wiedzy, odmówić odpowiedzi na pytanie. Nie może odmówić odpowiedzi. A czy może, tylko że się wiąże z konfesją? Tak, ponieważ jest to oczywiście karalne, więc system bardzo często robi taki numer właśnie, że wzywa kogoś w charakterze świadka, wymuszając poprzez jego rolę szczerość zeznań, a nawet i może denuncjacje różnych innych osób, których system są zainteresowane przy danej sprawie, które tam system robi. I później czary, mary, hokus, pokus, dobrze, skończyliśmy przesłanie jako świadka, pan jeszcze poczeka, bo teraz piszemy nowy protokół przesłanie w ramach, że pan jest oskarżony jednak, podejrzany i postawiony jest zarzut, a znam też takie złośliwe i bezczelne manewry, że wzywają jako świadek, później jako postawiony jest zarzut bezczelnie i oskarżony, później jest dołek. Jeszcze decyzja prokuratura, czy przypadkiem ma tu nie być zastosowany jakiś tymczasowy areszt. Także bądźmy w życiu czujni, po to wam o takich sytuacjach mówimy, ponieważ nigdy nic nie wiadomo i wcale nie wykluczone, że na razie jest to czeski błąd. Nie wykluczone, że zamieszanie Republiki Czeskiej w tą aferę wynikło między innymi z naszej interwencji dziennikarskiej. To znaczy, tak. Mamy takie podejrzenia, że może to być. A
aczkolwiek no dobrze, że tego typu pozytywne efekty w ramach wyniku naszych interwencji dziennikarskich mają miejsce. W każdym razie na dzień dzisiejszy z powodu ingerencji państwa czeskiego, nazwanej czeski błąd, cokolwiek by to miało znaczyć, Andrzej, nie jesteś podejrzany, jesteś świadkiem tej sprawy. Tak, możesz się z obrońcą zapytać na miejscu o definicję czeskiego błędu, ale słuchajcie, chciałam wam też jeszcze powiedzieć, że w tym nagraniu też jest mowa coś o prokuraturze, nakazie, bo chodzi o to, że my jako redakcja mamy materiały dowodowe w wielu rzeczach. W ogóle mamy dostępne publicznie, ale też mamy, zbieramy różne materiały. Od razu tak. I chciałam powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek chce dyskutować o jakichkolwiek materiałach redakcji, to z redaktorem naczelnym, czyli ze mną, ponieważ chciałam też powiedzieć o tym, że przede wszystkim obejmuje nas tajemnica dziennikarska. I to, jeżeli my prowadzimy jakiekolwiek śledztwo dziennikarskie, to my dostarczamy materiały, jeżeli chcemy na policję czy do prokuratury, a to nie jest z drugą stronę, że ktoś mówi, że albo dobrowolnie się okaże, albo będzie nakaz prokuratury, ponieważ musiałby nas sąd zwolnić z tajemnicy dziennikarskiej. Tutaj bardzo ciekawy komentarz się wyświetla. Przypadki, czeski wirus, czeski błąd, pani Agata. I czeski film. Czeski film. Stanowczo protestuje przeciwko obarczaniu całej nieudolności tubylczej władzy na naszych sąsiadów Czechów. Myślę, że Republika Czeska nie miała nic wspólnego z czeskim błędem, rzekomym czeskim błędem. Kochani, stańmy z prawdą naprzeciwko. Śmiech śmiechem, wiemy doskonale, że to nie był żaden błąd, ani tym bardziej czeski błąd. Z całą pewnością odbieramy to w dalszym ciągu. Takie przeczucie mam, a Jowita jeszcze jest dodatkowo wyposażona w intuicję, że to było zamierzone działanie, że Andrzej miał być wezwany jako coś podejrzany. Coś mi się wydaje, że gdybym, bo to było akurat tak, że też Andrzej prowadził relację, kiedy mnie po prostu nie było, bo byłam ponad 400 km stąd. I tak coś mi się wydaje, że raczej by nie doszło do legitymowania mojej osoby, no ale... No więc ale protestujemy, protestujemy. Tu sprawa dotyczy protokołu flagowego, nie było tam flagi czeskiej, proszę na naszych sąsiadów, bardzo zresztą my ich lubimy, Czesi może nas trochę mniej, ale to jest nieistotne, bardzo fajne czeskie bajki i bardzo prosimy tutaj nie mieszać naszych południowych sąsiadów w... Taki skandal. Tak więc słuchajcie, dzięki temu, że Andrzej jest profesjonalny, i powiem wam, że naprawdę drugi materiał też jest zrealizowany dzięki Andrzejowi, tak samo jak to nagranie, które wam teraz puściliśmy, te urywki z nagrania. Tak więc co? To były przeprosiny, był czeski błąd, no więc dalej. Może wyjaśnijmy, kochani. Andrzej spotkał na mieście, jak się to mówi, tak. Spotkał na mieście prowodyrkę i sprawczyńczynię jednego i z próby zerwania, nawet skutecznej próby, tak? Skutecznej próby zerwania flagi biało-czerwonej, sprofanowania tej flagi. No i faktycznie, kiedy już emocje opadło, mogliście porozmawiać sobie na temat tej sytuacji. Myślę, że nagranie tutaj, ponieważ Andrzej nagrywał tą rozmowę. Oczywiście zgodą. Inaczej, ta dziewczyna udzieliła normalnie Andrzejowi wywiadu i ma coś wam do powiedzenia i zaraz posłuchacie, patrioci z całej Polski tak naprawdę, co ma wam do powiedzenia. Przypomnę, że to była ta akcja, te trzy osoby, dwie dziewczyny, jeden chłopak z LPG. No dobra. To znaczy w sensie tak się no tego tam, środowiska, no. Co żeśmy rozszyfrowali, że tam te w każdym razie wiemy, o co chodzi. Zgodziła się na udzielenie wywiadu, mamy całe, długie dość nagranie, ale nie będziemy was ale zanudzać. Ale kwintesencja tego nagrania jest najważniejsza. Puścimy wam najważniejszy wątek, co chce przekazać właśnie osoba, która się też przyznała nawet przy interwencji policji. Tak więc puszczamy. Dobra, to ja tylko powiem, spotkałem dziewczynę, którą złapałem z koleżanką i kolegą, którzy znieważyli wtedy flagę. No i zaczepiłem ją, no i zapytałem po prostu, czy ponoszą za to konsekwencje. I ona powiedziała, że ponoszą i że bardzo chciała nas przeprosić, także może oddam jej głos. Tak, ja bardzo bym was chciała przeprosić, ponieważ
drugiego dnia od razu jak się obudziłam, to stwierdziłam, że to był wielki jakby błąd, że to zrobiliśmy, bo my robiąc to, zrobiliśmy to z tak totalnej głupoty, że nie mieliśmy jakby świadomości tego, że my ponosimy tego jakiekolwiek konsekwencje, że możemy kogoś w ten sposób urazić, bo też nie wiedzieliśmy, że to jest dla was taki czyn, że jakby bronicie tej flagi, prawda, i w ogóle, no i to nie było na celu, żeby kogoś urazić, tylko to było z takiej totalnej głupoty, oczywiście pod wpływem alkoholu i też nie chcieliśmy, no po prostu zrobić źle, prawda? To była głupota, no a alkohol się robi bardzo głupie rzeczy i to było jeszcze z takim impulsem i też była taka niepewność, czy na pewno, no bo jednak ludzie to widzą, prawda? Ale nie pomyśleliśmy w ogóle o tym, że ktoś może to w zły sposób odebrać. No i potem na drugi dzień bardzo tego żałowaliśmy, nawet rozmawialiśmy między sobą, że jeżeli spotkamy kogokolwiek, kto by nas zaczepił albo byśmy kogoś rozpoznali, to bardzo byśmy chcieli za to przeprosić, no bo rozumiemy, że ktoś mógł poczuć się przez to urażony, prawda? No i ze strony mojej i kolegów, którzy są bardziej nieśmiali, chciałabym bardzo przeprosić i naprawdę nie miało to na celu nikogo urazić. No i jesteśmy dorośli, no i no tyle mam do powiedzenia tak naprawdę. Ta rozmowa oczywiście jest dłuższa, nie będziemy o wiele tutaj dłuższa, tak, nie będziemy tutaj. Ale wraca do tego samego wątku, że dziewczyna przemyślała to i prawdopodobnie jej koledzy, co zrobili. Mówiła później, że była tego świadoma, że świadoma tego, co zrobiła, że chciałaby przeprosić, jeżeli kogokolwiek by spotkała, kto brał udział w tej akcji, no to chciała po prostu przeprosić każdego, kto poczuł się urażony. Tak więc przekazaliśmy wam dalej informacje, szczątek wywiadu wam udostępniliśmy, bo nie ma co więcej poświęcać no czasu tak, na ten temat. No tak, oczywiście, że tak. Kwintesencje są przeprosiny. No, jeżeli ktoś czuje się urażony, mówi dziewczyna, myślę, że każdy świadomy Polak, cały naród polski czuje się urażony tego typu głupimi pomysłami po alkoholu. Oczywiście, ale w świadomości, bo potem było powiedziane, oczywiście, że... Oczywiście wybaczamy, ale nie zapominamy i przestrzegamy wszystkich innych, którzy mają tego typu głupie pomysły, żeby profanować barwy biało-czerwone, że tego nie należy robić. Nie tylko ze względu na to, że czujni mieszkańcy Bielska-Białej złapią takie osoby i może być z tego powodu dużo nieprzyjemności, tylko z powodu czystej przyzwoitości i polskości. Nie wolno profanować flagi biało-czerwonej, zwłaszcza, że tu jest jednoznacznie, powód ekspozycji jest jednoznacznie wyjaśniony. Protokół flagowy i pomieszanie gospodarza z rolą gościa i odwrotnie w aferze rabatkowej. No więc kochani, zaskakujące zwroty akcji, jak widzicie. Andrzej w ramach czeskiego błędu stał się podejrzanym, jest świadkiem, natomiast my z całą pewnością nie odpuszczamy, tak jak tutaj już Jowita powiedziała, Andrzej nie wybierze się tam bez obstawy adwokackiej. Serdecznie dziękujemy tutaj. No to dzięki wam, udało się zbierać kilkaset złotych, żeby ten obrońca przy tej sprawie takiej przygotowawczej był, żeby mógł się zapytać ze wszystkimi materiałami, dowodami, tego jest troszeczkę i żeby mógł udać się na przesłuchanie właśnie z Andrzejem. No więc cały... A jeżeli będzie coś jeszcze potrzebne, to będziemy wam mówić, na ten moment nam starczyło. Cały czas, kochani, jesteśmy w trakcie tej interwencji dziennikarskiej, to znaczy tak długo będziemy w niej trwać i tutaj różne instytucje ewentualnie naciskać i przyglądać się tej sprawie tak długo, aż faktycznie będziemy mieli już prawomocne orzeczenia i przekonanie, że nikt z ekspozytorów flagi wśród patriotów nie będzie za to ścigany, faktycznie cel będzie osiągnięty. No celem właściwie takim końcowym całej tej sprawy, która się zrobiła takim niespodziewanym serialem i ze zwrotami akcji, jak widzicie i słyszycie, no myślę, że celem takim końcowym powinno być przesadzenie tych rabatków. No jak najbardziej. No i chyba prędzej one przekwitną niż my się doczekamy. I faktycznie zobaczyć jeszcze, jak w tej sytuacji. Ja chciałam tylko powiedzieć, że zapraszam was na stronę www.rebel24.pl, ponieważ tam dodałam artykuł o tym, jak Fundacja Veto zainterweniowała z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej właśnie w związku z pojawieniem się barw ukraińskich
barw obcego kraju na terenie Bielska-Białej do prezydenta Bielska-Białej. Dostali lakoniczną odpowiedź. W związku z tym wysłali teraz przedsądowne wezwanie do odpowiedzi na zawarte pytania w tym wniosku i dodali jeszcze właśnie zapytania w związku z tymi kwiatkami w kolorze nie naszego kraju, krainy na literę U. Tak więc zachęcam Was do przeczytania tego artykułu na stronie www. znajdziecie oraz niżej w postach na tej stronie właśnie, z której leci transmisja Rebel24. Znajdziecie właśnie artykuł i tam są wszystkie dokumenty zawarte, wszystkie wnioski złożone do prezydenta miasta w związku z kampanią obcych barw na terenie Bielska-Białej. Mieszkańcy zareagowali, zgłosili się, Fundacja Veto wystosowała właśnie pisma, dokumenty do nich, no i teraz otrzymał prezydent miasta przesądowne wezwanie. Tak więc zobaczymy, czekamy niecierpliwie na odpowiedź, co miała na celu, za jakie pieniądze i tak dalej, zapoznacie się z wieloma pytaniami w związku właśnie z obcymi barwami na terenie miasta. Myślę, że mieszkańcy Bielska-Białej i Podbeskidzia w takim patriotycznym akcie nie wiedzieli, że to taki będzie efekt domina, tudzież kuli śniegowej w tej sprawie. No, na pewno nie. No zresztą faktycznie ostatnio, jak widzicie i słyszycie, Bielsko-Biała i Podbeskidzie nad wyraz aktywnie, znowu w Bielsku-Białej, można powiedzieć, narodziła się nowa świecka tradycja, parafrazując oczywiście barejowskie sformułowanie, mianowicie popsuły się samochody na wjeździe do stacji. Niektórzy wiążą to z tym, że paliwo jest za drogie, a jeszcze inni. Ale czemu jest za drogie? Bo tam chyba jest whisky dolewana. Po prostu dlatego. Nie mam aparatury i tutaj faktycznie wszystkie teorie spiskowe leżą na stole. One tak często stają się rzeczywistością ostatnimi czasy. Natomiast faktycznie wiadomo mi z całą pewnością, że ten przykład nowej świeckiej tradycji może się rozlać na całą Polskę. Więc faktycznie można powiedzieć ostatnimi dniami. Dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo ja chciałam Was na coś uczulić. Że tak powiem, wolni ludzie, którzy walczą o wszelakie nasze prawa, o wszelakie za wszystkie tematy poruszają ważne dla interesu społecznego, angażują się, działają. Była akcja na stacji paliw, a teraz Wam chcę powiedzieć, co się dzieje po tej akcji na stacji paliw. Dzieje się tak, że pewne ruchy polityczne chcą zrobić na to swoją kampanię polityczną, więc uważajcie na wydarzenia organizowane, ponieważ teraz zaczęli stać za nimi politycy. Tak więc był zryw ludzi i politycy teraz sobie chcą zrobić wojenkę polityczną, tak więc też chciałabym... Podpinają się pod akcję. Bądźmy czujni. Rozszerzają ją na całą Polskę. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy ludzie wyciągają z różnych pretekstów na ulicę, jest hasło, wyciągają, po prostu bądźcie czujni, bo pan na T, jak tak samo jak i pan na H, po prostu się podpina pod tą akcję. No i tyle. A na H to który? Dobra. Któryś rok, nie wiem. Orwellowski jakiś chyba, nie wiem. Może, nie wiem. Dobrze, żeby nie przegadać tej części. Po prostu zawsze możecie być, jeżeli chcecie cokolwiek robić, cokolwiek działać w jakikolwiek sposób. Ja też tak sobie śniło mi się dzisiaj, że płaciłam stacji paliw 40 groszy kartą i bardzo im się nie opłacało po prostu przyjmowanie takiej płatności kartą, bo prowizja w ogóle to jest nieopłacalna na stacji paliw. Tak mi się śniło, że tankowałam po 40 groszy na każdej stacji. Taki sam miałam dzisiaj w nocy. Nie? Jeżeli chodzi o sny, które właśnie bywają prorocze, to naprawdę, kochani, ja też mi się śniło, że całkowity ogon, ponieważ ludzie już tak zbiednieli, że po parę groszy tankowali. Jest problem teraz z opałem. Ludzie chcieliby się zabezpieczyć teraz na zimę, póki jeszcze te ceny nie są aż tak strasznie wysokie, gdzie już są kolosalnie wysokie, tylko po prostu są zapisy. Nie ma. Nie ma opału w różnorakiej postaci, tak więc towar staje się, towar spożywczy staje się towarem luksusowym. Jeszcze tego nie widać na półkach, ale będą braki, bo już są braki. Już są braki, że tak powiem, nie magazynowe jeszcze w tych sklepach, ale wielu produktów zabraknie, a tych, których nie zabraknie, będą w cenach luksusowych. Już nie mówię o kredytach, które wzrosły ludziom powyżej 1000 zł nawet i w skali miesiąca. No i o wszystkim, tak? Rachunki idą w górę, wszystko idzie w górę, tak więc... Tu mamy komentarz: afera rabatkowa ważniejsza od afery respiratorów. Cały czas pokazujemy, że ten system jest cały zgniły, zepsuty i do wyrzucenia. Dopiero na zgliszczach można wybudować fundamenty
wielkiej, wolnej, niepodległej Polski. Natomiast pokazujemy różne rzeczy, na przykład uwidoczniliśmy na fanpage'u Czujnym ostatnią decyzję, anielską decyzję prokuratora o nazwisku Anielski, bodajże Bartosz tam był, z Sosnowca, gdzie widzieliście sytuację, w której bezprawnie, całkowicie bezprawnie uniemożliwiono dziennikarzom wejścia do budynku sądu, a żeby podkreślić to, jak bardzo nie chcą dziennikarzy puścić do budynku sądu, całkowicie bezprawnie. Między innymi moja osoba została potraktowana gazem oraz naruszono moją nietykalność cielesną, a wręcz uważam, że wyczerpano znamiona przestępstwa pobicia. Okazuje się, że anielskie postanowienie Bartosza Anielskiego, prokuratora Sosnowca, dopuszcza i czyni niekaralnym traktowanie gazem i bicie dziennikarzy. Także, kochani, wiadomo, jest rzeczą oczywistą, że za żadne respiratory nikt nie odpowie, za bicie, gazowanie dziennikarzy nikt nie odpowie, za bicie, pałowanie ludzi też nikt nie odpowiada. Ale czekamy na wielką, wolną Polskę, tak? Więc to są wszystkie rzeczy, które my dokumentujemy, my piszemy swoisty z tymi relacjami, które archiwizujemy. Wy też archiwizujcie wszystkie relacje, czy to Rebel 24, czy to Czujnego, czy te, które są warte zarchiwizowania, zwłaszcza te, na których są festiwale przestępstw systemu na narodzie, ponieważ z tych właśnie materiałów kiedyś w przyszłości być może powstanie jeden wielki akt oskarżenia przeciwko wszystkim, którzy tworzyli tą neokomunę, ten dzisiejszy zbrodniczy system, który właściwie poza fruktami dla uczestników systemu cały naród gnębi. To tak na koniec już? Myślę, że wyczerpaliśmy to temat. Tak na koniec. Andrzej, jak powiedzieć... się czujesz w charakterze świadka może jeszcze, a nie podejrzanego? Zdegradowali cię. Bo czeski film. Na razie. Czeski film, no po prostu. No. Bardzo. To jest skandal. Skandal. Słuchajcie, śmiech śmiechem, ale to się dzieje naprawdę. To się dzieje naprawdę. Dziennikarza, to są próby takiego taniego zastraszania nas i zwalanie na Czechów ich błędy. Naprawdę, to jest... Psychologia jak zawsze. To jest skandal wymiaru międzynarodowego, jak się okazuje. I nie ma śmiechu, ponieważ my już nie nadążamy z tymi absurdami. Też okoliczności zewnętrzne nie sprzyjają naszym redakcjom, żeby pełnoskalowo ten system obnażać. Dlatego wesprzyjcie Rebel 24. Chciałam to powiedzieć. Proszę bardzo. Słuchajcie, kochani, po pierwsze proszę o masowe udostępnianie tych transmisji. Z czujnego.pl, z Rebel 24, masowo udostępniajcie to. Dzięki temu podziękujecie nam za naszą pracę i pomożecie nam dotrzeć do jak największej liczby osób, żeby widziała te materiały. Są ludzie w Polsce, którzy działają i się nie poddają. To po pierwsze. Po drugie, bardzo Was proszę o wsparcie redakcji czujny.pl, redakcji Rebel 24, żebyśmy mogli dalej podejmować działania. Tak więc... Oraz mogę Wam życzyć miłego wieczoru. Czy chciałbyś coś, Andrzej, jeszcze dodać? No nie, myślę, że... A na pewno chciałbyś podziękować za wsparcie. No to już dziękowałem, ale jak najbardziej... dziękuję Wam jak najbardziej i no cóż rzec więcej. No, wspierajmy się Polacy nawzajem. Zaskoczenie miłe. Wspierajmy się Polacy nawzajem, ponieważ oni właśnie dążą do tego i robią to na naszych zresztą przykładach. To już nie ma takich rzeczy. Oni już wyciągnęli wnioski z historii i takiego zamordyzmu ordynarnego robić nie będą. Oni po prostu wszystkich walczących uwikłają w tysiące systemowych problemów. Jak widzieliście, ja Wam ostatnio relacjonowałem też festiwal różnorakich działań, uwikłanie mnie w bronienie się, żeby mnie nie wymeldowali, bo wymeldowanie by wiązało się, że któreś z tych spraw, które mi wykręcili, zaraz by się okazało, że skoro nie mamy meldunku, należy zastosować tymczasowy areszt. I to jest takie nękanie. To jest takie, kochani, nękanie, żeby człowiek, w naszym przypadku, żebyśmy oprócz walki z systemem, właściwie inaczej, żeby nas tak dużo uwikłać w szereg takich pierdółkowych problemów ze strony systemu, z jednej strony pierdółkowe, a z drugiej strony problemów, które właśnie mogą się skończyć bardzo źle, a z drugiej strony, żeby te problemy uniemożliwiały naszą skuteczną, bieżącą walkę oraz całkowicie nas, można powiedzieć, wyrugowały z życia prywatnego, żeby się na modę chciało oraz żeby być przykładem na to, żeby inni nieśli w nasze ślady. Ja tylko Więc musimy zrobić dokładnie na odwrót.
To znaczy wspierać tych, którzy może nawet i za bardzo się poświęcili walce. To nie tylko my tu siedzący. Myślę, że jesteście czujni i wiecie, kogo wspierać, a kogo nie. I no, musimy właśnie się mobilizować, żeby system nie uzyskał właśnie tego efektu, o którym mówiłem. Ja chciałam tylko powiedzieć, bo zwróciłam uwagę na dwa komentarze. Kto jest winien, kto co i jak tak naprawdę. Słuchajcie, kto będzie winien, to dopiero sprawa będzie rozwojowa. Ale chciałam wam powiedzieć, że ta sprawa dotyczy dwóch zdarzeń. Tego zdarzenia, które też zabezpieczył w materiałach Andrzej, czyli w zasadzie to było przy drugiej akcji. Z 15 jakoś tak? Nie wiem. Przy drugiej akcji zdarzenia zerwania flagi biało-czerwonej i przy ostatniej akcji, kiedy... Przy trzeciej akcji, podczas której mnie akurat nie było. Tak więc temat dotyczy tych dwóch zdarzeń. Póki co, z tego co wywnioskowaliśmy z rozmowy telefonicznej z policją. Że może dostanę rolę w jakimś czeskim filmie? Kochani, trzymamy rękę na pulsie. Trzymamy rękę na pulsie tej międzynarodowej afery profanacji flagi biało-czerwonej i tutaj jakimś próbom znowu odwrócenia ról procesowych. Jak na razie zostaliśmy zapewniani ustami funkcjonariusza, że to po prostu czeski błąd. I tego się trzymajmy. I tego póki co się trzymamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bądźmy czujni. Bądźmy zjednoczeni. Zjednoczeni, naprawdę jesteśmy silniejsi. Wspierajmy się, kochani, nawzajem. Wspierajmy się, Polacy, nawzajem. Wesprzyjcie niezależne media. Rebel 24, czujny. I pamiętajcie, że my działamy dla was i dzięki wam. Jest to możliwe. Bez was nie istniejemy oraz bez was system nas po prostu... Aha, mam nie przeklinać. No absolutnie. System was, bez was nas system rozjedzie. Prawda jest taka, że my już dawno jesteśmy na tym etapie wkurzenia systemu, że liczymy na was i ja jeszcze chciałam wam powiedzieć, że tutaj nas widzicie w trójkę. Nasz los w waszych rękach. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że tutaj jest nas widzicie w trójkę, tak naprawdę jesteśmy w czwórkę. Tak więc pozdrawiam tą czwartą osobę, która... Pozdrawiamy czwartą osobę, która też mocno jest zaangażowana w walkę, bardzo mocno się przysłużyła tej walce oraz też była bardzo pomocna przy nakręceniu dzisiejszej transmisji. Bez niej by ta transmisja się nie odbyła. Dokładnie. Do zobaczenia, kochani. Miłego wieczoru. Czołem.